Siemano, z tej strony narrator. Zakładam, że znasz moją historię, którą przedstawiłem w swoich podcastach. Tym razem chciałbym skupić Twoją uwagę na charakternej kobiecie, która odbyła karę pozbawienia wolności w zakładzie karnym. Jedziemy. Cześć, witam Ciebie. Może na sam początek powiedz mi, co kiedyś myślałaś o kobietach, które trafiły do więzienia? Co myślisz teraz po swojej osiadce o babkach z kryminalną przeszłością? Podziwiałaś je, bałaś się ich, czy może unikałaś? Jak to wyglądało? Wiesz co, ciężko stwierdzić, co myślałam o kobietach, które trafiły do zakładu, z uwagi na to, że ja sama gdzieś tam trafiłam do niego w wieku 18 lat, więc tak naprawdę to było takie, wiesz, bezoceniające, bo znałam gdzieś tam już klimat jako klimat złodziei. Czy się bałam, podziwiałam, unikałam, wiesz co, na swój sposób byłam ciekawa, tak? Jak już, jak to jest w ogóle, jak wjechałam, to właśnie taki lęk też był, bo to jednak coś nowego, trzeba się odnaleźć w rzeczywistości. Ale czy się ich bałam? Nie, ja chyba od zawsze wiedziałam, Że dasz sobie. Znałam swoje mocne strony charakteru, więc. Rozumiem, rozumiem. Dobra, to wiesz co, to może od początku zacznijmy. Jak długo byłaś w zakładzie karnym? 4 razy byłam, a wszystkiego razem jest prawie 15 lat. To jest troszeczkę czasu. Wydaje mi się, że będziesz miała sporo ciekawych historii do opowiedzenia, ale idźmy dalej. Powiedz mi, co czułaś przed pierwszym osadzeniem w zakładzie karnym? Z tego, co zrozumiałem, to raczej nie bałaś się odsiadki. Czy podeszłaś do tego na zimno, tak jak to robi większość facetów, bierze to po prostu na klatę? Jak to u ciebie wyglądało? No za pierwszym razem, no to mówię, to była ciekawość i nawet taki dreszcz emocjonalny, że no taki, wiesz, małolacki dryk, w końcu będę miała czym się poschwycić. A z każdą inną kolejną odsiadką to już to było po prostu na zimno, na miękko. Wiedziałam, co mam robić, jak mam się zachowywać. Czyli taka. Jak funkcjonować, tak, to już taka rutyna. O właśnie, tego słowa chciałem użyć. Rozumiem, tak jak wspomniałaś, byłaś w 4 zakładach karnych. Powiedz mi, czy. Wydaje mi się, że w każdym zakładzie dzień wygląda podobnie, ale tutaj chciałbym pokazać naszym słuchaczom, jak to wygląda w damskim zakładzie karnym. To chyba nazywa się babiniec, tak? Potocznie mówiąc. Tak. To jak to wygląda na babińcu? Chciałbym może go troszeczkę porównać, czy jest taki sam jak w więzieniu męskim. Jak to wygląda na babińcu właśnie taki dzień osadzonej? Znaczy, wiesz co, no, apele są niezmienne. 6 i 18. Zależy jaki zakład, bo jeszcze są przeliczenia w międzyczasie. Czyli tam dajmy na to 10-14. No ale no co, no zaczyna się apel, 6, tak, po apelu jest czas na jakieś tam przygotowania higieniczne, czyli ogarnięcie się, później jest śniadanie koło 7, w międzyczasie to już jest czas wolny, spacery, telefony, bądź tam świetlica, o 12 jest obiad, znowu czas wolny. No i o 16, o ile w ogóle dojedzie na 16 kolacja i tak. To rozumiem. A powiedz mi taką rzecz, w zakładach karnych dla kobiet też jest podział na OZ, czyli oddziały półotwarte i zamknięte? Tak, otwarte, zamknięte, S-ki, M-ki, to czyli tak samo. Wszystko jest jak najbardziej tak samo. Rozumiem. I ty zaliczyłaś oba oddziały, czy od razu na zamek trafiłaś? Jak to było u ciebie? Wiesz co, najpierw był śledczy, więc samoistnie był zamek, później jest zamek. Później przeszłam gdzieś tam z procesem pseudoresocjalizacji na otworek. Później miałam otworek mimochodem, bo z dzieckiem, więc N-ki zaliczyłam, S-ki w międzyczasie potransportowe i oddziały dla osób uzależnionych. Więc zliczyłam wszystko wszerz i wzdłuż. To grubo powiem ci, aż jeszcze jestem zaskoczony, ale powiem ci, że śmieję się dlatego, bo wiem, że ten materiał będzie naprawdę gruby. Dobra, lećmy dalej z pytaniami. Czy też na babińcu jest taka sama kontrola sucha jak u mężczyzn? Chodzi mi o przysiady na golasa. Wiesz o co chodzi?
Jest, no musi być. To jest niezależne od tego, czy to babiniec, czy męski. A mało tego, na babińcu przy kontroli potrafi być też lekarz, Ginekolog? ginekolog. O kurde. Przysłuchaj, jeśli są podejrzenia o nielegalnych substancjach, więc. No właśnie się zastanawiałem, w jaki sposób jest to sprawdzane, ale teraz rozwiałaś wszystkie moje zapytania. Dobra, powiedz mi teraz tak, bo kobiety z reguły przywiązują dużą wagę do wyglądu zewnętrznego. Czy rano po apelu, śniadaniu każda babeczka robi sobie makijaż? Jak to wygląda z kwestią fryzjera? I wiesz, no jest to się jak kosmetyczka. Czy jak sobie kobiety radzą właśnie w więzieniu z tą kwestią? Wiesz co, no ja jestem kobietą, która tak naprawdę makijaż to robi sobie okazjonalnie, a w więzieniu tym bardziej nie potrzebowałam się lansować, ale no są różne gdzieś tam kobiety, tak? To już jest kwestia indywidualna. Jedna lubi siebie w codziennym makijażu i tak wstaje rano, ogarnia się, robi make-up, fryzury. No generalnie fryzjer jest raz na miesiąc. Ale wiesz, jak to na celi, zawsze znajdzie się ktoś, jakiś tam fascynat i próbuje, wiesz, Swoje się. czesać i tak dalej, i tak dalej. Generalnie higiena, no jak wszędzie, to jest chyba w zakładach wszystkich, męskich, damskich, że no, trzeba wstać, ogarnąć dupę za przeproszeniem, umyć się, wiesz, przebrać i doprowadzić do ładu, czy to zakład, czy wolność, to no, o No higienie powinno tak. się dbać jednakowo. Zgadza się. Choć trafiają się tak zwane zajazdy, które nie mają A zwyczaju jak najbardziej. mycia się, to Jak tak. najbardziej i wtedy no, trzeba dopomóc takiej Tak, osobie, żeby się zmobilizować. wdrożyła. Dokładnie, zmobilizować do kąpieli. Wiesz co, tutaj przy dbaniu o swoje ciało jest taka zasadnicza różnica między kobietą a mężczyzną, czyli te ciężkie dni. Chodzi mi o to, czy więzienie jakoś wspomaga kobiety podczas menstruacji, czy więzienie zapewnia wszystkie niezbędne środki, żeby przejść ten okres, że tak powiem, godnie. Wiesz co, tak jak kiedyś wspomniałeś tam na swoim kanale, dostaje się zapomogę comiesięczną, czyli u nas kobiet to jest właśnie dwie rolki papieru, przepraszam, pasta do zębów, dwie paczki podpasek, jeśli ma się zgodę na dwie, bo są różne właśnie menstruacje u kobiet, jedna ma mniej, druga ma bardziej, więc żeby dostać dwie paczki, trzeba pisać prośby do dyrekcji i do ambulatorium i wtedy, jeśli tak owa przysłuży, to jak najbardziej dostajesz dwie paczki. No ale generalnie w większości opiera się na pomocy z zewnątrz i zakupie możliwych artykułów w kantynie. Rozumiem, rozumiem. Czyli mniej więcej podobnie jak w męskim więzieniu, to co takie minimalna pomoc jest, ale żeby było troszeczkę lepiej, to musisz we własnym zakresie przypilnować tematu. Okej, wiesz co, takim moim zdaniem istotnym zagadnieniem, jeżeli chodzi o podział więzienia na damski i męski, jest ochrona i służba więzienna. O. Powiedz mi, jak wygląda pilnowanie porządku w damskim zakładzie karnym? Czy złodzieje pilnują same kobiety, czy zdarzają się mężczyźni? Jak to funkcjonuje? Jak to działa? Wiesz co, na męskim też zdarzają się strażniczki, więc tak naprawdę No była jedna nie ma dobra. na to rutyny. Są, jak najbardziej przychodzą strażnicy częściej tak naprawdę na nocki z uwagi na tam gdzieś tam wyjścia, nie wyjścia w ciągu dnia, więc do kontroli są potrzebne kobiety. Aczkolwiek spacerowi czy coś, no to klawisze jako klawisze. Rozumiem. Wiesz co, jak już jesteśmy przy klawiszach, że tak powiem, jak wygląda traktowanie osadzonych na Babińcu? W męskim więzieniu ogólnie nie ma pierdolenia się z bandytami, przeważnie. Czy tak samo było za twojego pobytu? Jak wyglądało podejście służby więziennej do złodziejek, osadzonych, skazanych? Wiesz co, jak to w życiu, różnie bywa i to jest kwestia też osadzonych, jak i służby więziennej, tak?
Jeśli ja jako złodziejka huczę, buczę i staram się wejść im na łbę, no to nie oszukujmy się, nie będą pobłażliwi, tak? Ale jeśli gdzieś tam masz jakieś tam poszanowanie i zaakceptowanie tego, że już jesteś tam, gdzie jesteś, a oni są od tego, żeby pracować zgodnie ze swoim jakimś tam przeznaczeniem, no to nie ma jakiegoś tam perfidnego zagrania i pierdolenia się. No, każdy zna swoje miejsce, że tak powiem. Rozumiem. A twoim zdaniem, jakie podejście jest najlepsze strażnika służby więziennej do osadzonego? Czy to ma być bardziej tak na zasadzie wzajemnego szacunku, czy bardziej jak jest surowy, to lepiej twoim zdaniem to współgra, czy lepiej jak jest taki ciapowaty? Jakie jest twoje zdanie na ten temat? Jak twoim zdaniem powinien zachowywać się funkcjonariusz służby więziennej pilnujący osadzonych? Wiesz co, nawiązując do ilości lat odsiedzianych, ja przerobiłam wszystkie możliwe swoje zachowania. Od tej agresywnej do tej gdzieś tam posłusznej, że tak powiem. No mówię, różne bywały sytuacje, zaliczyłam różne jakieś tam gleby, niegleby, uwalenia z ich strony. I jak już pod koniec gdzieś tam. No łatwiej jest chyba znać swoje miejsce w rzędzie, że tak powiem, wtedy żyje się dużo łatwiej. Rozumiem doskonale, o co ci chodzi. Jeżeli chodzi o jeszcze ten temat służby więziennej, czy twoim zdaniem, jakich proporcjach trafiają się ludzie w oddziałach właśnie SW? Czy to są ludzie przekwalifikowani, wykwalifikowani raczej, przepraszam, wykwalifikowani do wykonywania swoich obowiązków, czy w większości to są ludzie tak zwanej łapanki? Jak to wygląda w twoich oczach przez pryzmat tych 15 lat, które masz odsiedziane? No niejednokrotnie miałam wrażenie, że to jest w ogóle, wiesz co, pierwsza łapanka, ale są też pracownicy, którzy naprawdę znają się na swojej pracy i umieją właśnie gdzieś tam też rozgraniczyć życie wolnościowe z pracą, tak? Bo to też jest ważne, nie przynoszą tego, co się dzieje u nich tam do pracy i my tego też nie spijamy, więc tak naprawdę mówię, są różni ludzie, różne spostrzeżenia i myśli, więc nie umiem się odnieść jednorako do wszystkich. Rozumiem. A miałaś sytuację, żeby kiedyś na twoich oczach, albo w sumie najlepiej mówić o własnych doświadczeniach, czy na twoich oczach na przykład ktoś z obsługi, tak nazwijmy to obsługi więzienia, przekroczył na przykład swoje uprawnienia i to nie wyszło gdzieś tam na jaw, zostało to zamiecione pod dywan? No tak. No mówię, zaliczyłam dźwięki, gdzie już w kodeksach nie powinno ich być, nie? A powiedz może, bo dużo słuchaczy nie wie, co to są dźwięki. Co to są dźwięki? Dźwięk, no to jest cela izolacyjna, na której po prostu wpada atanda, czyli kilku funkcjonariuszy i no, wyżywają się, że tak powiem. No ale ja akurat wiedziałam za co, więc tu też nie mogę jechać po nich, tak? Czyli po prostu Aczkolwiek żal był, niesmak i jeszcze większa agresja, aczkolwiek, no mówię, później przyszedł czas na refleksję i to mówię, Czyli można powiedzieć, że jakby to było zasłużenie, że znalazła się na dźwiękach i jednak zasłużyłaś na to, co się wydarzyło? Czy jednak to. No tak, ale mogli trochę inaczej też załatwić sytuację. Niekoniecznie lać w takiej ilości, w jakiej zlali. O tak, o. Rozumiem, rozumiem. No to powiem ci, mi ciary po plecach teraz przebiegły. Ale dobra, przejdźmy może troszeczkę w łagodniejsze teraz tematy, bo to jest dosyć gruby temat. Bo dobra, może skupmy się teraz na osadzonych, czy złodziejkach, bandytkach. Jak dziewczyny mówią na siebie w więzieniu? Bo faceci nazywają siebie złodziejami. Jak to jest na babińcu? Wiesz co, nie mamy jakiegoś tam miana jako miana, no Po prostu. nie, tak, po prostu takie, wiesz, no, osadzone, no Aha, czemu, dobra. każda wie za co siedzi, więc dobijać jej jeszcze łatwiej, wiesz, no, tak niekoniecznie. Rozumiem. Okej, okay, wiesz co, i tutaj będzie
nawiązanie do kolejnego pytania, ale to zaraz. Powiedz mi, jak opisałabyś przykładową kobietę osadzoną w zakładzie karnym? Jak twoim zdaniem opinia publiczna widzi takie babeczki? Czy to są twarde sztuki, czy może margines społeczny? Czy to są kobiety, które potrafią trzymać życie za mordę? Jak twoim zdaniem byś opisała właśnie przykładową babkę z zakładu karnego? Wiesz co, z różnymi opiniami się spotkałam na własnej skórze w chwili, kiedy ktoś się dowiedział, że przebywałam w zakładzie karnym. Jedne opinie były właśnie takie, że no samo życie, drugie, że społeczny margines, a trzecie, że to już w ogóle, wiesz, wykracza poza wszelkie jakiekolwiek normy. I że w ogóle nie powinno się chodzić po ulicach. Więc w tej chwili powiem tak, tatuaże są na tyle powszechne już w życiu, że nawet ci, co nie siedzieli, mają wydzierane połowę ciała, więc mniej znaczne są te już nasze tatuaże więzienne. I tak naprawdę nie mamy na czole napisane jestem byłym skazanym, więc idzie się w tłum. Rozumiem, czyli teraz wyhaczyłem, że masz więzienne tatuaże na sobie, tak? Tak, tak. Dużo? Rękaw i parę gdzieś tam pojedynczych. Piękny. No, tu będzie. I to rozumiem, robiła ci koleżanka gdzieś tam z celi, czy z innego oddziału, tak? W większości lubowałam się samoistnie na samookaleczenie, więc robiłam sama tatuaże, no a później w efekcie końcowym gdzieś tam doprawiałam już po wyjściu. Rozumiem, rozumiem. No powiem ci, kurde, grubo, grubo. Ja ogólnie, mnie się pytają ludzie gdzieś tam w komentarzach, czy moje tatuaże są tatuażami więziennymi. Ogólnie żadnego nie zrobiłem sobie w więzieniu, bo nie było okazji. I powiem ci szczerze, że gdyby ktoś był z maszynką, miał dobrą rękę, to na pewno bym sobie szczelił jakąś dziarkę. Ale samemu... Zwłaszcza, że jesteś panem. Dokładnie, ale sam sobie nie wiem, czy bym zrobił, więc kurczę, no, zaskoczyłaś mnie niesamowicie. Ale dobra, idźmy dalej. Powiedz mi, za jakie przestępstwa najczęściej trafiają babeczki do więzienia? No to jest mieszanka wszystkiego. Są dzieciobije, są alimenciary, złodziejki, drowczynie, to są te tak zwane alkomaty, znaczy się alkoholiczki, które wpadły na rowerze do rowu, wiesz. I za prąd to jest kocioł taki, że miszmasz prawidłowy, jak i u was. Rozumiem. Nie ma reguły. Nie ma reguły. Okej. A powiedz mi, czy trafiały się osadzone z grup przestępczych, takie, no już takie prawdziwe bandytki, że to powiem? No tak, tak, są kierownice jak najbardziej. I wtedy, bo dążę do jednej rzeczy, czy też w więzieniu dla kobiet jest hierarchia według paragrafów, czy lat zajechanych, czy długości wyroków? Zależy chyba, jak sobie na celach ułożą, czy to jest hierarchia artykułu, lat, wyroku, czy czegoś. Ja generalnie jestem osobą w ogóle o silnym charakterze i zawsze przy każdej komisji mam dopinaną łatkę osoby dominującej, która sobie gdzieś tam umie w życiu poradzić, tak? Więc ja pod nikogo nigdy nie podlegałam i nigdy nie patrzyłam na to, że od świaruska to muszę się już zacząć jej bać. Nie, ja byłam sobą, wiedziałam, co sobą reprezentuję, ile mam do odsiedzenia i czy to komuś się podoba, czy nie. Wyrok każdego z nas jest indywidualny, więc tak naprawdę nie patrzyłabym nigdy w formie tego właśnie, kto ile ma i za co. Rozumiem, okej. Wiesz co, to co powiedziałaś, że jesteś charakterem dominującym, to zajebiście teraz wchodzi w te kolejne moje pytania. Bo teraz tak, kobiety z reguły są wrażliwsze od mężczyzn. Tak się przyjęło, że jednak częściej płaczą kobiety niż faceci. I teraz jest sytuacja, do więzienia trafia zapłakana babka, nie radzi sobie z tą sytuacją. Jak jest traktowana przez pozostałe osadzone? Wrażliwość, no każdego gdzieś tam łamie rzeczywistość w różnych sytuacjach. Jedni sobie nie radzą właśnie z tym, że trafili do więzienia i tak jest zazwyczaj na petkach, czyli tych pierwszy raz osadzonych i wtedy taki czas otrzęsinowy przechodzą na celi przejściowej, więc jak już wchodzi na normalną celę,
to troszeczkę bardziej jest poukładana. To nie jest tak, że my je gnębimy czy coś, bo ona jest wylewna i w ogóle ryczy, ale staramy się też gdzieś tam w jakiś sposób pomóc niż bardziej zaszkodzić, tłumacząc, że no niestety, no wiedziała co się z czym je, dajmy na to, tak, że płacz w niczym już nie pomoże, a wręcz tylko zaszkodzi. To nie jest tak, że gnębimy. Owszem, zdarzają się osadzone, które wiesz, lubią sobie pomiatać drugą skazaną i tak dalej, i tak dalej. Ale czy płacz akurat jest w tym wszystkim wykorzystywany? To nie, to niekoniecznie. No to powiem ci, to tu mam pierwszą różnicę, dużą różnicę pomiędzy zakładem męskim a damskim, bo tak jak ja na przykład odbywałem swoją karę pozbawienia wolności, zdarzały się osoby, które nie potrafiły dźwignąć swojego wyroku i takie osoby były dojeżdżane z miejsca. Akurat na męskim zakładzie karnym, czy męskim więzieniu, czy w areszcie śledczym, moim zdaniem nie ma miejsca na okazywanie emocji i uczuć, bo to jest równe okazywaniu słabości. Więc widzę, że tutaj jednak kobiety troszeczkę inaczej podchodzą do tego zagadnienia. Ale dobra. No wiesz, bo społeczeństwo nauczyło się żyć, że facet nie powinien, wiesz, pokazywać swoich emocji. Ale co to? Przecież, no ale właśnie, no to jest sposób na życie. No, no nie zawsze jest fajnie i kolorowo. No dokładnie, zgadzam się. Znaczy wiesz co, ja miałem sytuację, nie wiem czy to może słuchałeś w całości moich podcastów, ale miałem jedną sytuację, gdzie się delikatnie spiąłem, załamałem. Znaczy można powiedzieć takie szybkie małe załamanie jak... Tak. I wtedy zrozumiałem, że kurwa to jest duży błąd robienie czegoś takiego i sobie więcej na to nie pozwoliłem. Więc wiesz, więzienna rzeczywistość, a to co jest na zewnątrz za murem, to są dwie różne sprawy. Ja akurat nie wstydzę się mówić o emocjach, uczuciach, ale w więzieniu to jest taki temat moim zdaniem tabu, którego nie powinno się poruszać. Dobra, wiesz co, jeżeli jesteśmy jeszcze przy zachowaniach osadzonych, ciekawi mnie, jak to wygląda, gdy wjedzie do zakładu panienka taka plastikowa, taka damulka, wiesz o co chodzi. Jak do niej podchodzą takie no, twarde kryminalistki, które nie pierdolą się w tańcu? No nie jest to, wiesz co, fajne, tak, że jak przyszła się lansować i w ogóle... No bo mówię, są różne sytuacje w życiu i te twardsze, jak to nazywasz. Nieraz jest w życiu tak, że rodzina nas zostawia, tak? Więc my sobie na pewne rzeczy i rarytasy po tamtej stronie nie możemy już pozwolić, więc to wychodzi też jakiś rodzaj zazdrości. Poza tym, wiesz, nikt nie lubi afiszowania się ze sposobem swoich jakichś tam, wiesz, sztuczności, finansów i tak dalej, więc no nie są dobrze spostrzegane. Ale też nie są tłamszone tylko i wyłącznie za to, że są plastikowe, bo w gruncie rzeczy nie ocenia się książki po okładce, więc gdzieś tam owszem, rezon jest, ale dajemy się też jej poznać i ją poznajemy, więc całkiem realne jest, że z tej sztucznej Barbie wyjdzie normalna dziewucha, która wiesz co, no tylko tyle, że ma lepszy status finansowy. O. Rozumiem, fajnie to ujęłaś, ale tutaj nasuwa mi się jeszcze jedno pytanie, bo na przykład zauważyłem, że nieraz jak trafi się ktoś, kto nie powinien się trafić w więzieniu i na przykład widać po nim, że ma hajs, ma dobre buty, ma dobre ciuchy, to może szybko się tych rzeczy pozbyć. Czy w damskich, kobiecych, żeńskich, nie wiem jak to, babińcach, o. Czy w babińcach też się zdarzają takie sytuacje, że na przykład wieża osadzona w jakichś lepszych ciuchach i ktoś to zauważy i ma ochotę na te ciuchy? No na to wszystko wiele czynników się składa, więc tak, zdarzają się jak najbardziej. Ale zdarzają się, słuchaj, to nie tylko jest tak, że my przywłaszczymy sobie, wiesz, bez czyjejś dobrowolności, że tak powiem. Nie, wiele razy jest też tak, że one chcąc zaimponować bądź wkupić się, same rozdają, więc rozumiem. To mówię, to zależy. Rozumiem, dobra, spoko. Dobra, wiesz co, przejdziemy teraz do takiego pytania, to chyba każdy nad tym się zastanawia, jak to wygląda w więzieniu, jeżeli chodzi o tą taką naturę, tą delikatną naturę kobiet. Czy
Bo ja słyszałem takie opinie, że kobiety potrafią być o wiele bardziej agresywne od facetów. I pytanie, czy kobiety są faktycznie agresywne w stosunku do współosadzonych? Czy często dochodziło do rękoczynów? Jeżeli tak, to z jakich głównie powodów? No są agresywne. Kobiety nie umieją sobie poradzić z emocjami, zresztą jak faceci, często gęsto właśnie uciekają się do przemocy fizycznej. I to nakłada się wiele czynników i sytuacji na to. Osobiście, no mówię, gdzieś tam wiem za co i tak dalej, oberwała mnie raz po uszach od pracowników SW, nigdy od osadzonej, i niejednokrotnie pobiłam osadzoną, ale to mówię, to były sytuacje typu użyłam mojej maszynki do golenia, gdzie wiesz, no higiena, maszynka, krew, te sprawy. Jasne. No bądźmy ludźmi, więc dostawałam szału i wtedy wjeżdżałam w taką panią. No i tak wiesz, nieraz to od słowa do słowa jakieś tam spięcia, no i lecą, to najłatwiej. No w tym miejscu nie patrzymy już na nic i tak dalej, chociaż na chwilę obecną nie jestem zwolennikiem rękoczynów, wolę bardziej słownie. Super. Wtedy czuję się bardziej taka, wiesz. Humanitarna, tak? Tak. Pacyfistka, dobra, rozumiem. Ogólnie, jeżeli chodzi o takie bitki, że tak powiem, na przykład na celi, to było, bo tak jak na przykład na internecie możesz zobaczyć filmiki, jak się kobiety trzaskają, to jest przeważnie ciągnięcie się za włosy, drapanie. A jak to wygląda w więzieniu? To jest jak facet z facetem, cep za cepem, but na ziemię i kończenie klientki, czy raczej to jest takie właśnie, jednak troszeczkę z zachowaniem tej kobiecości? Jak to wygląda? Wiesz co, no nie, no my odgórnie to łapiemy się za kłaki tak naprawdę, aczkolwiek w międzyczasie trzymając pannę za łeb potrafimy złapać fikoł, czyli tak zwany taboret, tak? Więc to, no mówię, to zależy od sytuacji, od rodzaju napięcia, od wszystkiego, no i od tego jak też inne współosadzone do tego, wiesz, bo nieraz są takie, które bardziej podsycają, więc wtedy to już w ogóle, wiesz, but gleba i wszystko inne możliwe. A nieraz jest tak, że wiesz, że jak już złapiesz za łeb, to inne potrafią cię odciągać albo wybić na furtę, więc wtedy tak naprawdę oby jak najdalej i mniej obrażeń, więc wiesz. No, powiem ci, kurde, nie wiem, czy bym chciał z tobą na celi siedzieć. Znaczy, sorry, że się śmieję, ale tak sobie teraz porównuję. I faktycznie ktoś kiedyś powiedział, że kobiety są agresywniejsze od facetów. I teraz tak słucham, powiem ci, że zgadzam się z tym. Z kobietami trzeba uważać, jednak są bardzo niebezpieczne. Są. Spoko. Wiesz co, już tak jak jesteśmy przy temacie pozycji siły, respektu. Czy były na przykład jakieś osadzone, które jakby budziły niesamowity respekt wśród innych złodziejek? One nawet nie musiały kiwnąć palcem i działo się to, co chciały, żeby się działo. Czy zdarzały się takie sytuacje na Babińcu? Takie osoby, przepraszam. Tak. Ale to się dzieje też poza zakładami karnymi. I czy to Babiniec, czy to męski, czy życie tu po tej stronie, takie rzeczy mają miejsce na co dzień. Więc tak, są osadzone, które budzą respekt i mają wszystko na pstryknięcie, że tak powiem. No ale to mówię, to już jest kwestia charakteru i uległości. O. Rozumiem. Znaczy inaczej, ja mam tego świadomość, że takie osoby zdarzają się w zakładach, więzieniach, na wolności czy w jakichś tam zakładach pracy. Ja tak najbardziej. Tylko, że jest taka różnica. W więzieniu wchodzisz jakby, reprezentujesz siebie samego, tak? Nie masz swojego majątku, bo każdy może sobie wymyślić swoją postać, tak jak na social media, każdy kreuje się na nowo. W więzieniu zauważyłem tak samo jest i to więzienie weryfikuje, czy faktycznie tak jest, czy tak nie jest. Więc jednak coś musi decydować o tym, że dana osoba po pojawieniu się w zakładzie, jakby ten respekt taki, ten maksymalny zdobywa. Czy ty na przykład byłaś taką osobą, czy byłaś bliska bycia taką osobą? Jak to wyglądało? Wiesz co, no ciężko jest tak nazywać samego siebie, tak? No mówię, moja dominacja
brała się nie z czego innego, jak z tego, że ja sobie po prostu nie dawałam wejść na łeb. A co za tym idzie, byłam silna charakternie w formie postawy granic. Więc u mnie współosadzone no raczej nie próbowały ich przechodzić właśnie z uwagi na to, że mogło się to różnie skończyć. Rozumiem. Więc tak, byłam osobą tą taką silniejszą, która miała możliwość wykorzystywania innych współosadzonych, aczkolwiek nigdy mnie to też nie bawiło, więc nie robiłam sobie podnóżków z innych. Rozumiem. Czyli ogólnie rzeczywistość, tamta rzeczywistość zmuszała cię do pewnych zachowań. Teraz po jakimś tam czasie na wolności masz świadomość tego, że tak się raczej nie powinno zachowywać, że te rzeczy, które tam się wydarzyły, nie wydarzyłyby się w normalnych takich warunkach na wolności. Tak? Tak. Tak, bo nie słyszałem. Dobra, przejdźmy dalej. Wiesz co, ja cały czas szukam podobieństw między zakładem damskim i męskim, tak samo różnic. Jest taka jedna rzecz, która mnie interesuje. Chodzi mi o grypsowanie wśród kobiet. Czy istnieje coś takiego właśnie jak bycie gitem? Czy istnieje damski odpowiednik gita w zakładzie karnym? Jak to wygląda? Na czym to polega? Jakie są zasady? Jeżeli możesz oczywiście o tym opowiedzieć. Wiesz co, no u nas to nie ma grypsowania jako grypsowania. Są gdzieś tam sarenki i tak dalej, ale to tak naprawdę zasady są w ogóle wszędzie dość jasne, czy to męski, czy damski. Nie jemy, gdy ktoś jest na twardym. Wiesz co, znaczy no teraz to łazienki są i tak zabudowane, nie to co było kiedyś, że bardachy były. Czyli kącik oddzielony kawałkiem materiału. A więc to też jest inaczej, Kącik, ale nie, czyli u nas nie ma. WC, bo tutaj niektórzy mogą nie zrozumieć slangu. Kącik to kibelek, tak? Tak, kącik to kibelek. Okej, przepraszam, że się wtrąciłem, leć dalej. Nie, spokojnie. No i tak jak mówię, u nas nie ma grypsowania. Sarenki to są te, które gdzieś tam właśnie potrafią żyć z kobietami, no inaczej lesbijki, tak? Zasady, no mówię, wszędzie panują tak naprawdę zamienniki i takie rzeczy są na porządku dziennym. I jak najbardziej, nawiązując do dalszego jakiegoś twojego pytania, u nas też są sześćdziesiątki, czyli tak zwane konfitury, Rozumiem. A właśnie, więc już. jak jesteśmy przy 60-kach, no bo każdy chyba ma świadomość, nazwijmy to, sprzedawca jest traktowany w więzieniu. Jak to wygląda, jak wjeżdża taka babeczka, która na przykład sprzedała wspólnika w zbrodni? Jak taka osoba jest traktowana przez współosadzone? No jest tak samo traktowana jak na męskim. Czyli ma ciepło. Jeśli, tak, ma ciepło. Jeśli mamy papiery, jeśli mamy potwierdzenie źródła, bo często gęsto papierów, czyli tak zwanego białka, takie osoby nie posiadają przy sobie, więc wtedy mimochodem idzie w eter, że ktoś taki wjechał i szukamy właśnie prawilności bądź sześćdziesiątki. No i wtedy ma grubo. Zazwyczaj są izolowane takie osadzone samo przez się dla bezpieczeństwa, więc. Okej, czyli jest tutaj też podobieństwo, jeżeli chodzi o zakład męski, a zakład dla kobiet. Dobra, przejdźmy może troszeczkę bardziej takie cięższe tematy, mi się wydaje, zwłaszcza dla kobiet. Po głowie chodzi mi zagadnienie ciąży za kratkami. Jak to wygląda, jak kobieta ciężarna jest traktowana przez SW, przez osadzone, czy jest traktowana lepiej, gorzej, jest znieczulica. Jak to wygląda? Czy miałaś taką sytuację? Czy znasz kogoś, osobę, która była w takiej No, sytuacji? sama byłam w zakładzie w ciąży, więc tu akurat odniosłabym się tylko i wyłącznie do samej siebie. Ze strony SW, to mówię, to zależy od SW, jaki się na zmianie trafi. Jest jeden, który jest w ogóle, wiesz, o dupę pocud, czyli zero jakiegoś, jakiejś tam empatii i zrozumienia.
A jest taki, który wręcz właśnie zapyta, jak się czujesz, czy coś ewentualnie pomóc, czy lekarza trzeba, czy coś. Osadzony. Wiesz co, ja nigdy nie chciałam być na jakichś tam specjalnych warunkach, bo ciąża to też nie choroba, nie oszukujmy się. Miejsce jak miejsce, trzeba było to dźwignąć, ogarnąć. Więc tyle tylko, że zmiana diety to jest z automatu. Kobiety ciężarne mają zupełnie gdzieś tam inną dietę wprowadzaną. No i wizyty lekarskie, no to też gdzieś tam jest bardziej nasilone, bo no jednak badania, nie badania, USG, nie USG, wyjazdy, nie wyjazdy, trzeba monitorować, żeby było wszystko ok. W zakładzie normalnym, który nie jest przysposobiony do osadzenia kobiety w ciąży, to takie osadzone mogą być do 6. miesiąca w takim zakładzie, a później z automatu jadą na zakład karny w Grudziądzu, który jest już typowo z oddziałem właśnie położniczym. Rozumiem. I jak to, bo chciałem się zapytać o opiekę medyczną, ale tutaj już wyczerpałaś ten temat. Jak to wygląda ogólnie, jeżeli chodzi o przebieg ciąży, później poród i dalsze kwestie? Jak to wygląda za murami? Wiesz co, no ja wjechałam i ja się w momencie osadzenia dowiedziałam, że jestem w ciąży, więc z automatu miałam konwój do Szpitala Wolnościowego celem potwierdzenia i zrobienia pierwszego USG, gdzie dostałam zaświadczenia, które później mi służyły do tak zwanego becikowego. No i mówię, no częstsze są wizyty u ginekologa, jako u ginekologa, częstsze są wyjazdy na wszelkie jakieś tam pobrania krwi, moczu i USG w zwykłym zakładzie, a jak już jest się na ginekologii położniczej w Grudziądzu, no to jest to oddział już taki typowo szpitalny, że tak powiem. A poród jako poród w Grudziądzu odbywa się tak, że w chwili, kiedy tam osadzona, no, już wody odchodzą, te sprawy, jest termin porodu, pod konwojem jedzie się na Szpital Wolnościowy, aczkolwiek cały przebieg porodu jest, no, mało komfortowy dla mamy, z uwagi na to, że ja na przykład byłam skuta jedną ręką do lotnika, czyli do krzesła ginekologicznego na porodówce. Było ze mną 3 klawiszy, z czego jedna funkcjonariuszka ze mną w pokoju na sali porodowej. No i lekarze, jako lekarze, samo przejście idzie skazana, kajdany, te sprawy. Też podchodzą już inaczej niż do normalnej kobiety, która jest z wolności, czyli mniej fajnie, bynajmniej ja tak miałam, o tak, że Rozumiem. odczułam naprawdę bardzo, że jestem tą gorszą. Wiesz co, akurat jestem w stanie to zrozumieć, bo ja to opowiem w rozdziale zaraz po naszym wywiadzie. Też trafiłem do szpitala i faktycznie jest tak, jeżeli jesteś w kajdanach, jesteś traktowana gorzej. Powiedz mi teraz tak, urodziłaś dziecko, z dzieckiem trafiasz z powrotem do więzienia, tak? Na jakiś specjalny oddział? Jak to wygląda? Tak, jest w Grudziądzu jest oddział tak zwanego domu matki i dziecka, w którym najdłużej dziecko przebywa w Grudziądzu do roku czasu. Później jest drugi zakład karny, drugi w Polsce i ostatni to jest zakład karny w Krzywańcu, gdzie są dzieci już do 3. roku życia, chyba że jest jakaś tam specyfika sytuacji matki, jak i jej rodziny, i za zgodą sądu może taki pobyt przedłużyć dziecka do 4. roku życia, tak jak było w moim przypadku. Rozumiem. I co się dzieje później, po tym 4. roku życia z dzieckiem? Wiesz co, no ja gdzieś tam mówię, z przebiegiem lat w zakładzie karnym zrobiłam się bardziej potulna, nie uległa, nie mylmy tego z uległością i z tym, że pozwalam sobie w ryj pluć, bo absolutnie, po prostu zmieniły mi się priorytety w tym wszystkim, bo byłam matką, która potrzebowała gdzieś tam
łaski bądź niełaski, ale normalnego funkcjonowania. Oddział taki różni się zupełnie wszystkim tak naprawdę, bo to są już pokoje, nie cele. Tam nie ma furty, czyli drzwi metalowych, tylko to są normalne pokojowe drzwi. Masz tapczan, masz łóżeczko. Klawisze, funkcjonariusze nie chodzą w mundurach, tylko chodzą w ubraniach cywilnych. Super. Owszem, jak najbardziej są apele, tak jak wszędzie i tak dalej, ale mówię, no trochę inaczej to już wygląda. Takiej więcej normalności jest stworzonej dla dzieci jako dzieci. To fajnie, to super, super. Super, że ktoś pomyślał, żeby jednak te dzieci nie były obciążane karą rodziców. No to moim zdaniem na plus. Mało tego, na takim zakładzie jest w Krzywańcu, jest przedszkole. Jeśli osadzona pracuje, tak jak ja pracowałam, więc syna ogarniałam na 7 rano do przedszkola. Były piastunki inne osadzone, które gdzieś tam były sprawdzane względem właśnie charakteru czy cierpliwości i gdzieś tam pasji i w ogóle umiejętności, bo nie weźmiemy jakiegoś tam szaputaj narwańca, samookaleczeniowca do maleńkich dzieci, tak? Więc jak najbardziej mówię, tu biorą bardzo pod uwagę taką zalążek normalności właśnie, żeby dziecko nie odbywało kary jako kary. Rozumiem. Też tak zauważyłem, że u ciebie akurat rozwinął się instynkt macierzyński z tego, co opowiadasz, w trakcie odsiadki. Chyba, nie wiem, czy dobrze rozumiem, po 4. roku życia twoje dziecko musiało trafić poza mur więzienia, tak? Czy razem z dzieckiem opuściłaś mury? Jak to wyglądało? Nie, właśnie widzisz, sytuacja była taka, że w międzyczasie zaczęłam chorować na odrzodzenia kości piszczelowej, co mi bardzo utrudniało życie. I tak jak stałam na predestale, jeśli chodzi o mniemanie służby więziennej, jak i wychowawców, czyli byłam właśnie osadzoną, która miała możliwość opuszczenia zakładu karnego poprzez warunkowe zwolnienie wraz z dzieckiem. Tak, sytuacja nabrała zupełnie innego rozpędu. Straciłam możliwość opuszczenia zakładu z dzieckiem, musiałam na biegu kombinować rodzinę zastępczą. Niestety życie doświadczyło mnie samymi tragediami w przeciągu tych ostatnich 6 lat zakładu karnego, czyli pochowałam mamę, tatę, ojca moich dzieci. I tak naprawdę nie miałam możliwości oddania dziecka do rodziny, więc musiałam znaleźć niespokrewnioną rodzinę. I to był chyba taki mój bodziec najgorszy w życiu, że tak powiem, chwila odejścia syna do obcych ludzi odbywania kary pozbawienia wolności 2 lat. Rozumiem, to musi być zajebiście ciężkie. A teraz już jesteście razem po twoim wyjściu na wolność? Jeżeli możesz Tak, odpowiedzieć, tak? jak najbardziej. Syna odzyskałam 2 lata temu, bo przez pandemię wszystko było utrudnione, że tak powiem, rozprawy sądowe i w ogóle, ale zaraz po opuszczeniu zakładu karnego jak najbardziej, zresztą jeszcze w zakładzie karnym miałam bardzo dobre relacje z rodziną, która opiekowała się w tym czasie synem, jak i samym synem. Był cały czas kontakt Skype'ów, telefonów, listów i widzeń. No i po opuszczeniu zakładu karnego też mogłam go normalnie widywać, brać na weekendy, oczywiście za zgodą sądu. Musiałam przedstawić wszelkie warunki, które stworzyłam, czyli odremontowałam całościowo mieszkanie, przysposobiłam je pod życie z dzieckiem w nim, podjęłam pracę i tak dalej, i tak dalej. No i poprzez to
syn mógł do mnie wrócić. W chwili obecnej mamy nałożoną jeszcze kuratelę. No już zaraz nam się kończy zresztą. Pani kurator rodzinna jest bardzo zadowolona z naszego funkcjonowania i ze zmiany mojego życia, że tak powiem, więc Super. jesteśmy razem. Super, cieszę się bardzo, naprawdę. Nie spodziewałem się takiego rozwoju wydarzeń w Twojej historii, ale zajebiście, że udało Wam się gdzieś tam złapać i dalej iść przy życie. Naprawdę cieszę się z tego. Dobra, więc przejdźmy dalej. Tutaj ruszyłaś temat widzeń. Rozumiem, że te widzenia to u Ciebie najczęściej były z dzieckiem, tak? Dziecko z rodziną czy z opiekunem przychodziło do Ciebie do więzienia, mogłaś spokojnie się tam z nim bawić, tak? Tak to wyglądało mniej więcej? Tak. Jeszcze przywozili mi teściowie syna, no bo mąż owszem zmarł, ale teściów i do dziś mam z nimi bardzo dobre relacje, Aha. więc jak najbardziej oni też mnie odwiedzali. Czyli ogólnie rozumiem, że to by był dosyć ciężki temat widzeń i że tak powiem, zakończeń widzenia, bo to pewnie ta rozłąka z dzieckiem na pewno trafiała. No przed widzeniami zawsze jest euforia, no bo Tak. to jednak właśnie wyczekane, wiesz, wydmuchane, człowiek wtedy właśnie się lansować zacznie, żeby jak najlepiej wypaść i nie Dokładnie. pokazać temu dziecku, że jednak gdzieś tam, wiesz, boli czy nie boli, bo to trzeba być silnym za czterech, że tak powiem. No najgorsze są momenty pożegnania, ale to już też każdy z nas przerabia pod swoją miarę indywidualnie. No, Zgadzam się z nie tobą. jest fajnie i ciekawie, aczkolwiek są różni ludzie, różne mentalności i różne podejścia. Niektórzy po prostu bazują na widzeniach z dziećmi, rodziną, żeby zrobić się ofiarę i tak dalej, żeby coś uzyskać. Ja po prostu cieszyłam się i pielęgnowałam każdą sekundę, którą miałam w danym dniu. Wiesz co, tak teraz co powiedziałaś, to uświadomiłaś mi jedną rzecz, bo my się nie znamy. Ja się zastanawiałem, jak ta rozmowa się potoczy. Ciekawi mnie, jak zostanie odebrana przez naszych słuchaczy, ale powiedziałaś jedną taką fajną rzecz i teraz już mam pewność, że jesteś normalną osobą. Mnie to wkurwiało na przykład w więzieniu. Jak widziałem tatusiów, tak to nazwijmy, oni nie powinni się nazywać tatusiami, którzy udawali, jak bardzo interesują się swoimi dziećmi i robili to centralnie pod publikę, przed wychowawcą, przed oddziałowym, tylko po to, żeby coś na tym ugrać, żeby pokazać, że ja już się zmieniłem, ja mogę już teraz wychodzić na wolność. A w normalnej rozmowie ten typ nie wiedział, czym nawet, jaki jest ulubiony bohater kreskówkowy jego dziecka. Więc dla mnie to było no, słabe. Teraz to, co powiedziałaś, no. Ale to nie tylko u mężczyzn, uwierz, to nie tylko u mężczyzn. Siedziałam na oddziale z dzieciobójczynią, na oddziale z dziećmi, bo była osadzona z córką, gdzie 4 lata wcześniej zagłodziła na śmierć swojego syna. Więc no mówię, musiałam schować swoje zasady w kieszeń, dumę, honor i w ogóle pojęcie dzieciobój, bo na chwilę obecną to bym ją, Ja no nie rozumiem. powiem głośno, ale wiesz, no pewne wartości się zmieniają na rzecz dobra naszych dzieci, które są z nami, przy nas, bądź które zostawiliśmy na wolności. Więc tak naprawdę tak, jest bardzo dużo ludzi, którzy wykorzystują swoje pociechy na rzecz tego, żeby coś uzyskać, ugrać. A ja na przykład wolałam odsiedzieć wszystko do końca, żeby już nic, żaden smród się za mną nie ciągnął, żebym nie miała kata nad duszą, że tak powiem, bo nie chciałam wprowadzać to wszystko już dalej. I tak odsiedział, co miał ze mną odsiedzieć dziecko więzienia, niektórzy potrafią powiedzieć do dziś. Więc już zakończyłam po prostu to piętno, że tak powiem, i nie bazowałam na nim. Wszystko, co robiłam, robiłam po to, żeby właśnie on wiedział, że ja nie jestem wcale tą złą i że nie chełbię się miejscem jako miejscem, a robię wszystko, żeby z niego wyjść i poprawić to, co straciliśmy, bo jednak straciliśmy 2 lata. Dokładnie. No tak, rozumiem, o co ci chodzi. Użyłaś strasznego sformułowania dziecko więzienia i tak uważam, ogólnie to podkreślam. Ludzie, którzy oceniają innych przez pryzmat jakichś błędów przeszłości, są słabymi osobami. Uważam, że to jest
bardzo chujowe podejście i staram się poprzez moje wywiady, nagrywki pokazać, że człowiek potrafi się zmienić. Nie chodzi tylko tutaj o samo więzienie czy osadzonych złodziei, chodzi mi o ogół. Że nie można brać ludzi przez pryzmat jakichś tam wydarzeń. I niestety u nas w państwie to jest dosyć częste. Jeżeli byłaś na przykład, nie wiem, w zakładzie karnym, to jesteś patusem, jesteś marginesem społecznym, wypierdalaj, nie chcemy z tobą rozmawiać. Nie, tak to nie powinno wyglądać. Zakrawam już w ogóle daleko za margines, bo jakby tak opowiedzieć całościowo, to moje przygody z zakładami karnymi rozpoczęły się w chwili, kiedy zaczęłam mieć problemy z używkami różnego rodzaju. Wyroki między innymi właśnie za handel substancjami nielegalnymi. Rozumiem. Więc więzienie jako więzieniem było po prostu zakończeniem tego wszystkiego. Na chwilę obecną trwam w trzeźwości 10 lat, bo podjęłam już trzeźwość zanim zostałam osadzona, no ale niestety wyroki miały swoje uroki, więc trzeba było się rozliczyć z przeszłością. Na chwilę obecną zmieniłam całość swojego życia. Jestem osobą pracującą, gospodarującą sama z dzieckiem na poziomie wydaje mi się dobrym, bo nie liczymy od 10 do 10, mimo inflacji i ciężkości życia, jakie nas teraz spotkało. Nie ćpam, nie mam wyroków nad sobą i cieszę się każdą chwilą i dniem bycia tu. Wiesz co, tak gdybyś mnie teraz widziała, to mam mega uśmiech na twarzy po tym, co powiedziałaś. Naprawdę. Zajebiście. Piąteczkę bym ci przybił, gdybyś siedziała naprzeciwko. Ale dobra, lećmy dalej. Wiesz co, mam tutaj takie zagadnienia, które pewnie interesują facetów. Ale muszę zadać ci te pytania. Jak kobiety radzą sobie w zakładzie karnym z popędem seksualnym? No u nas jest to inaczej niż u was, bo u was to się idzie na kącik tak zwany i heja baja, wiesz, na pamięciówce i tak dalej. Kobiety, wiesz co, u nas więcej wychodzi tej drugiej strony, czyli właśnie lesbijstwa. O właśnie. I w dość dużych ilościach, że tak powiem. Więc czyli babeczki pomagają sobie nawzajem, a dochodzi na przykład do przemocy seksualnej, że tak powiem, pomiędzy kobietami? Generalnie nigdy się nie spotkałam z czymś takim, więc nie jestem w stanie zagwarantować, bo osobiście nie widziałam i nie przeżyłam, więc nie umiem ci odpowiedzieć tak naprawdę. Okej, okay, dobra. To wiesz co, to może jeszcze chciałbym troszeczkę podrążyć ten temat ogólnie seksualności. Czy jeżeli w zakładzie na przykład miał nocną zmianę facet oddziałowy, czy tam funkcjonariusz służby więziennej, jak wtedy zachowywały się osadzone? Czy widziałeś na przykład, że część kobiet się kleiła do niego, wysyłała sygnały albo robiła to bardzo dosadnie? Na przykład, żeby... Wiesz co, to nie tylko mężczyzn tyczyło. Tak jak mówię, jest wiele osadzonych, które lubią kobiety jako kobiety, więc wśród SW również zdarzają się pracownicy z orientacją odmienną, czyli właśnie lesbijstwo. Mhm. I takie związki jak najbardziej też miały miejsce i znam osobiście ze trzy takie związki, które też trwały po opuszczeniu zakładu karnego przez osadzoną, więc... No a jeśli chodzi o zmiany facetów, tak, no lansują się wtedy w ogóle, wiesz, robią przypał specjalnie, żeby tylko zwrócić na siebie uwagę, no ale to też nie jest zbyt fajnie odbierane przez inne osadzone, więc staramy się to temperować Aha, i tyle. Rozumiem. A ogólnie dochodziło do zbliżeń pomiędzy strażnikiem a osadzoną, jeżeli chodzi o to miejsce w więzieniu? No tak jak wspomniałam, powstawały związki między SW a osadzonymi, więc one się nie brały z powietrza. Wiesz, sytuacje łaźnie, biblioteki, te sprawy są jak najbardziej na porządku dziennym. Spoko, właśnie wiem, że to powiedziałeś, ale musiałem to pytanie zadać tak konkretnie, żeby padła to odpowiedź, bo
Aż mnie to ciekawiło. No, zaspokoiłaś A moją mało ciekawość. tego, O, powiem dajesz. Ci, lepszy numer. Był też związek księdza z osadzoną, więc to widzisz, to nie tylko SW jako SW, to już wszędzie się rodzi. Na miłość nie ma rady. No nie, nie, ale to potwierdzone info, tak? Tak, jak najbardziej, potwierdzone. Dobra. Wiesz co? Zbliżamy się powoli do końca naszego wywiadu czy rozmowy. Mam takie pytania już bardziej ogólne, jeżeli chodzi o nasz system więziewnictwa. Czy twoim zdaniem istnieje coś takiego jak resocjalizacja u nas w Wiesz Polsce? co, powiem ci tak. Z resocjalizacją jest jak z komarem. Wszyscy wiedzą, że ma jaja, a nikt ich nie widział. Okej, rozumiem, o co ci chodzi. A ty czujesz się zresocjalizowana? Przez system Nie, wiesz więziennictwa nie. co? Może inaczej, może inaczej. Ja mam takie podejście, że u nas w Polsce nie działa system resocjalizacji, nie ma czegoś takiego i to tylko i wyłącznie od ciebie zależy, czy popracujesz nad sobą i więcej nie wrócisz do tego chujowego, smutnego miejsca, czy jednak podszkolisz się fachu od współosadzonych i zrobisz to z takim pierdolnięciem, że wrócisz na 20 lat, na przykład. I teraz właśnie, czy twoim zdaniem tobie ta odsiadka dała do myślenia i właśnie, czy czujesz się zresocjalizowana w sensie takim, że nigdy tam nie wrócę? Wiesz co, no tak jak wspomniałam, u mnie ten proces trwał długie, długie lata i nie jedną odsiadkę. I czy czuję się zresocjalizowana? Na pewno przewartościowałam wszystko, 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 każdy walor swojego życia. Doceniłam to, co mam, miałam. Pogodziłam się z tym, co straciłam. I generalnie brnę i dążę do tego, żeby już nigdy więcej nie popełnić tych błędów, które popełniałam. Chociaż, jak to mówią, więzienia i szpitala człowiek się nie powinien wyrzekać, bo tak naprawdę, czy to prawnik, czy sędzia, czy SW, oni też mogą być po drugiej stronie barykady. Na to nie ma reguły. Nie znamy dnia ani godziny, kiedy dojdzie do nieszczęśliwego wypadku, za który będziemy musieli no, ponieść konsekwencje. Wzięłam za swoje życie odpowiedzialność. I wewnętrzną resocjalizację i pogodę ducha jak najbardziej przeszłam, ale to było moje, tylko moje, a nie systemu jako systemu. Okej, okay. Rozumiem, rozumiem. Bardzo fajnie na to odpowiedziałaś. Teraz tak, zbliżamy się do wyjścia twojego z więzienia. A co czułaś, gdy przekroczyłaś właśnie bramę więzienia, wiedziałeś, że już nad tobą nic nie wisi, to już jest koniec, miałaś świadomość, że niczego nie odpierdoliłaś w międzyczasie, jesteś czysta. Co czułaś po przekroczeniu bramy więziennej? I co zrobiłaś Wiesz w pierwszej co, kolejności? za każdym razem wychodząc, człowiek odczuwa lęk. Lęk przed tym, z czym musi się zmierzyć po tej stronie. Ja zostawiłam po tej stronie syna u dziadków, zanim tata zmarł, jego. Zostawiłam, no, rodziców, których pożegnałam na konwoju w mszy ostatniej, że tak powiem. Więc ostatnie moje wyjście to była jedna wielka niewiadoma właśnie odnośnie tego, jak sprostam życiu samotnie, że tak powiem. No bo teście to nie rodzina. Przepraszam, że to tak nazwę, ale No tak. w chwili utracenia pierwszego męża. Tak naprawdę staliśmy sobie się obcy, łączą nas tylko dzieci. No ale ta jednak zażyłość jest na tyle silna i gdzieś tam trwała, że jesteśmy ze sobą tyle lat w relacji i dobrych relacji. Starszy syn nadal jest u dziadków jako rodziny zastępczej. Bo tak naprawdę on widział, co się ze mną działo, jak długo mnie nie było, więc nadal pracujemy w kwestii udowadniania mu, że ja naprawdę wzięłam życie za rogi, że tak powiem. W kwestii lęku co do młodszego syna, który był w rodzinie niespokrewnionej, czy uda mi się dźwignąć to wszystko, remont, praca,
jakieś tam terapie, które na pewno byłyby nałożone, gdybym sama nie wyszła z inicjatywą i nie wyprzedziła systemu, że tak powiem, o kilka kroków. Więc to był lęk, jeden wielki lęk, ale jednocześnie taki już spokój, że właśnie zakończyłam to, co miałam zakończyć, że teraz mogę budować wszystko na nowo, że jestem gdzieś tam też innym człowiekiem, bo tą inność w sobie jednak sama też dostrzegam i z której jestem na chwilę obecną też dumna tak naprawdę, bo niewielu ludzi byłoby w stanie dźwignąć to wszystko i w takim tempie. No No, i zgadzam się z co? No tobą. udałam się do dziecka. Wzięłam tyle, ile mogłam z chwili, która trwała, czyli tej radości, rzutu na szyję, płaczu i tak dalej, i tak dalej. I to było już takie ukojenie tego wszystkiego, że ja już naprawdę tu jestem i że teraz już będzie wszystko ku lepszemu. No i to tak naprawdę zajęło mi 24 godziny podjęcie pracy. O. Złapałam się byle czego, żeby tylko na rozruch, więc tak naprawdę najpierw poszłam do firmy sprzątającej. Okazało się, że jestem zbyt dokładna w tym wszystkim, więc niestety, ale musieliśmy się pożegnać. No ale w chwili pożegnania znalazłam pracę w sklepie spożywczym, w którym pracuję do dziś. Więc tak naprawdę mówię, mieszkanie mam wykupione na własność, remont gruntowny. W tej chwili jestem już z synem od 2 lat na stałe. Mamy pieska, więc też Zajebiście. taki. Powiem ci tak, miałem następne pytanie właśnie, czy ciężko było znaleźć ci pracę i czym się teraz zajmujesz? Odpowiedziałaś na to przed moim pytaniem i po prostu nawet nie wiesz, jaki mam uśmiech na twarzy, że można sobie poradzić i jednak jak ktoś wyjdzie i mówi, że kurde, jest ciężko znaleźć pracę, nie można się podnieść, to kwestia chyba To charakteru, tutaj czyś się, tak. tak, to tutaj się nie zgodzę, bo pracy wbrew wszystkiemu jest naprawdę w brud. No nie oszukujmy się, jeśli masz, wiesz, mniemanie sekretarza i w ogóle, wiesz, prezesa i tak dalej, no to uderzmy się w czoło i pochylmy troszeczkę, bo wiesz, najlepiej drobnymi krokami, bo cierpliwy to i palcem dół wykopie. Więc po prostu efektownie dążmy do tego, co sobie gdzieś tam założyliśmy, o ile założyliśmy, że chcemy zmienić sposób życia. Zajebiście, super, bardzo fajne podejście. Dobra, wiesz co, mam na koniec ostatnie trzy pytania do ciebie i będziemy kończyć rozmowę. Czy nadal po tym wszystkim czujesz się kobieco i niewinnie? No kobiecości mi nigdy nie brakowało wbrew wszystkiemu. Owszem, lubię bluzgać, bo to już taka która, chociaż staram się tutaj być elokwentna, szpiruję, wiem gdzie i jak mogę sobie po prostu, że tak powiem, z języka strzelić. Kobiecości mi nigdy nie brakowało i nie musiałam się ani lansować poprzez ubiór, ani makijaż, bo to się po prostu ma w sobie. Super. Czy czuję się niewinnie? Ja wiedziałam, za co odbywam karę. Nie uważam, że to były niesłuszne wyroki. Odnośnie ich wielkości, to no tak naprawdę Bóg daje tyle, ile jesteśmy w stanie dźwignąć, i to jest każdego z nas indywidualna sprawa. I tutaj nie ma patrzeć, czy rok nie wyrok, 2 lata za brata. Każdy z nas ma swoją miarę wytrzymałości i tak dalej, więc tu akurat mówię, potrafię być chamem, ale potrafię być i kokietką, więc no to Zajebiście, życie. zajebiście. Dokładnie. Przedostatnie pytanie. Czy żałujesz lub wstydzisz się z tego swojego epizodu w życiu? Tego, że trafiłeś do więzienia? Wiesz co, to jest moje życie i jakie by ono nie było, to wszystko miałam na własną odpowiedzialność. Tak się ono ułożyło. Nie miałam na początku na to Bóg jakiego wpływu, bo wiele czynników się złożyło na w ogóle sięgnięcie po narkotyki. To był jakiś tam rodzaj ucieczki od życia, które miałam codziennie.
Później już jak już narkotyki, no to samo przejście i kradzieże, żeby to jednak miało ręce i nogi, żeby nie być na głodach. Później jeszcze szybsza gotówka, czyli handel. Więc ja wiedziałam, co ja robię. Już na tyle miałam świadomość wszystkiego i zapoznania z życiem, że wiedziałam, jak to się może kończyć. Wstydzę się momentami tak naprawdę, jeśli to dotyczy właśnie bardziej takich zdarzeń jak szkoła czy coś, bo no jednak mimochodem jest gdzieś tam odhaczone w tej chwili, że mamy kuratora rodzinnego z uwagi na właśnie powrót syna z rodziny zastępczej. Ale nie, no, mnie życie wykształtowało na tego, kim jestem dziś, a uważam, że nie jestem złym człowiekiem, a moja przeszłość nie powinna być piętnem, bo to jest tylko okładka. Trzeba się zagłębić w życie człowieka, by móc go osądzić, założyć jego buty, by przejść jego drogę i umieć zweryfikować tak naprawdę głęboko całość życia jako życia, by hejtować, bądź głaskać, bądź, no nie wiem, brać, podziwiać. Tu nie ma co podziwiać. Każdy z nas ma swoją ścieżkę. Bardzo pięknie to ujęłaś. I ostatnie pytanie. Trzy rady dla kobiety, którą czeka odsiadka w zakładzie karnym. Ciężko mówić o radach, bo Co byś powiedziała, jeżeli byś twoja koleżanka miała trafić do zakładu karnego i powiedziała: słuchaj, stara, kurde, nie wiem, co mam robić, jak mam się zachować. Co byś jej powiedziała? no przede wszystkim nie tracić siebie. Przede wszystkim nie tracić siebie, bo miejsce to jest tylko miejsce, to jest epizod naszego życia. I jeśli my pozwolimy, żeby on nas tłamsił, zgnoił, to po wyjściu tak naprawdę będzie nas to więcej wynosić trudu znów stanąć na równe nogi. Blizna zawsze pozostanie niezależnie od charakteru i mentalności człowieka. Za każdym moim kolejnym razem, kiedy stawiałam się do zakładu karnego, było próba oddzielenia życia po tej stronie z życiem tam. Tam po prostu już leciałam. Jestem, bo jestem, muszę odsiedzieć i gdzieś tam, wiesz, zaakceptować rzeczywistość i było mi łatwiej, więc wydaje mi się, że taka umiejętność właśnie rozdzielenia i nie wywlekania, nie rozdrapywania i w ogóle jest też bardzo przydatna. No i na pewno nie pozwolić wejść sobie na łeb, no bo wtedy to już nic dobrego. Dokładnie. Okej, okay, super. Dziękuję bardzo za rozmowę. Nie spodziewałem się, że wyjdzie z tego tak zajebisty materiał w moim odczuciu. Kurczę, jesteś naprawdę ciekawą personą. Mam nadzieję, że będzie ci się układało wszystko tak jak dobrze, jak układać się teraz, a może nawet jeszcze lepiej. I że zrealizujesz wszystkie swoje marzenia. Dziękuję ślicznie i Tobie też życzę wszystkiego dobrego. Twój kanał jest naprawdę fajny i mam nadzieję, że wiele osób odbierających naszą rzeczywistość zmierzenia się z tym wszystkim nie zostanie właśnie potępiona, a po części gdzieś tam zrozumiana i otworzy ludziom też na swój sposób oczy, że właśnie są ludzie, którzy potrafią i są też osadzeni, którzy naprawdę są tam za niewinność, a klawisz to nie tylko zło. Super, zajebiście to podsumowałaś. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Pozdrawiam. Trzymaj się, na razie. Mam nadzieję, mój drogi słuchaczu, że ta rozmowa otworzyła ci choć trochę oczy. Jeżeli spodobał ci się ten materiał, daj łapkę w górę pod tym filmikiem, zostaw szczery komentarz i oczywiście odwiedź mój profil na Facebooku. Dziękuję za twój czas i uwagę. Narrator.